Nastał czas bardzo popularnych w Polsce, zwłaszcza jesienią, chryzantem. To właśnie nimi najczęściej dekorujemy mogiły naszych bliskich z okazji Dnia Wszystkich Świętych. Jak co roku o tej porze, kwiaty te królują w szklarniach rejonowego przedsiębiorstwa zieleni i usług komunalnych w Kielcach. Wyhodowano tu 1000 sztuk w różnych odmianach. Chryzantemy najczęściej wykorzystywane są do dekoracji nagrobków. Z powodzeniem można także tworzyć z nich jesienne, barwne rabaty, do czego najbardziej nadają się odporniejsze na przymrozki odmiany drobnokwiatowe. W tym roku miejska spółka postawiła na tradycję. Większość z wyhodowanych chryzantem to odmiany wielkokwiatowe w barwach białej i żółtej. Tutaj są 3 odmiany. Bilkis, ona jest troszeczkę wyższa, jeżeli ktoś ma grób bardzo nisko położony, to warto tą odmianę właśnie nabyć. I druga odmiana to jest Anagalis, jest w 2 kolorach, żółtym i w kolorze białym. Ona jest niska, krępa na cmentarzach, gdzie wieją silne wiatry i na tym cmentarze, gdzie są wyższe groby, to one bardzo ładnie się prezentują. Pięknie wyglądają też odmiany o drobnych kwiatach. Biała alenka, żółte Martina i Paradiso czy Zaza, wyhodowana w 3 barwach, od purpurowej przez różową po czerwoną. Przygotowano też chryzantemy na kwiat cięty, które na pewno efektownie i elegancko wyglądają w wazonach. Sprzedaż roślin będzie prowadzona od soboty 29 października do środy 2 listopada na 2 stoiskach rejonowego przedsiębiorstwa zieleni i usług komunalnych przed cmentarzem na Cedzynie oraz w godzinach od 7 do 17 na terenie siedziby spółki przy ulicy Sandomierskiej 249.